Cześć, Boże Maria Kupczyk. Czas na informacje dnia. Zapraszam. Pojawiają się sprzeczne informacje wokół konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. Z jednej strony o wycofaniu się rosyjskich wojsk w głąb kraju, z drugiej zaś, że agresja na Ukrainę możliwa jest w każdej chwili. 16 lutego to dzień, w którym według niektórych mediów powołujących się na agencje wywiadowcze ma rozpocząć się rosyjska inwazja na Ukrainę. Prezydent Wołodymyr Zełenski uspokaja, że wojna w rzeczywistości trwa już od prawie 8 lat i to nie pierwsza taka eskalacja. Jednocześnie ustanowił 16 lutego Dniem Zjednoczenia. Odpowiedni ukaz. Podpisałem już odpowiedni dekret. W tym dniu zawiesimy flagi narodowe, założymy żółte i niebieskie wstążki, aby pokazać całemu światu naszą jedność. Choć na Ukrainie jest spokojnie, to dyplomaci przenoszą swoje placówki z Kijowa do Lwowa. Podobnie zachowują się ukraińscy oligarchowie, których część już opuściła kraj. Linie lotnicze Norwegian przestały latać na Ukrainę, holenderskie KLM również. Polska nie wyklucza podobnego scenariusza, zaznacza rzecznik rządu Piotr Miller. Nie wykluczam, że taka decyzja w odpowiednim momencie będzie podjęta, więc no to na bieżąco wiemy, sytuacja jest dynamiczna, więc to w każdej chwili mogą takie decyzje zapaść. W Pałacu Prezydenckim pod przewodnictwem Andrzeja Dudy odbyło się posiedzenie Rady Gabinetowej. Obywatele mogą czuć się bezpiecznie. W każdym przypadku będzie odpowiednia reakcja. Tak jak powiedziałem, różne scenariusze omawialiśmy. Ja powiedziałem państwu ministrom, potrzebna nam jest jedność. Jedność i jeszcze raz jedność i zgodna tutaj współpraca wewnętrznie. Najlepiej byłoby na całej scenie politycznej. Jeśli celem Kremla jest zrobienie z Ukrainy państwa podległego na wzór Białorusi, Polska jest bezpośrednio zagrożona, wskazuje politolog dr Marcin Sienkiewicz. Automatycznie nasze uwarunkowania zarówno w sferze bezpieczeństwa, jak i relacji gospodarczych ulegną pogorszeniu. Konsekwencją dla Polski będzie też wzmożenie migracji z Ukrainy. Dlatego też minister spraw wewnętrznych i administracji poprzez wojewodów skierował takie zapytania do samorządów z pytaniem o potencjalną bazę noclegową. Tymczasem Rosja wysyła sprzeczne komunikaty. Z jednej strony Duma Państwowa zwróciła się do prezydenta Władimira Putina o uznanie niepodległości dwóch regionów należących do terytorium Ukrainy, Ługańskiej i Donieckiej Republiki Ludowej. Uprawiają dzisiaj na terytorium Ukrainy faszysty, nacjonalisty. Teraz Ukrainą rządzą faszyści, nacjonaliści i zwolennicy krajów anglosaskich. Składając te propozycje, chcemy tylko jednego: zapewnienia ochrony ludziom w Donbasie. My robimy tylko jedno. My swoich nie bracajmy. Wskazywał członek Dumy. Z drugiej strony część rosyjskich wojsk wycofała się spod ukraińskiej granicy, co potwierdził Kreml. Zawsze mówiliśmy, że żołnierze wrócą do swoich baz po zakończeniu ćwiczeń. Tak jest i tym razem. Nie ma tu nic nowego. Zachód wciąż dąży do załagodzenia konfliktu. Chcemy rozwiązać ten problem przez dialog, przez dyplomację, przez komunikację. Mamy nadzieję, że Rosjanie mają podobną chęć. Podkreśla rzecznik Departamentu Stanu Stanów Zjednoczonych. Takie samo stanowisko przedstawił szef rosyjskiej dyplomacji Sergiej Ławrow po rozmowie ze swoim polskim odpowiednikiem profesorem Zbigniewem Rałem. My prowadzimy nasz dialog i po... Będziemy kontynuować nasz dialog w celu wyjaśnienia zachodnich stanowisk, jeśli członkowie NATO będą nastawieni na traktaty we wdrażaniu tej zasady niepodzielności bezpieczeństwa. Szef polskiej dyplomacji, który złożył wizytę w Moskwie jako przewodniczący OBWE, zaproponował inicjatywę nowego dialogu o bezpieczeństwie w Europie. Da to szansę na lepsze zrozumienie stanowisk wszystkich państw uczestniczących i poprawę przewidywalności działań, zaznaczył profesor Zbigniew Rau. A także wzmocnienie trzech fundamentalnych zasad dla pokoju i bezpieczeństwa w Europie. Zasady wszechstronnego podejścia do bezpieczeństwa, niepodzielności bezpieczeństwa i pokojowych relacji między państwami. Trzeba jednak pamiętać, że Polska nie jest traktowana w Moskwie jako kraj, z którym warto rozmawiać, zaznacza politolog dr Łukasz Stach. Rosja jako partnera poszukuje Stanów Zjednoczonych czy przede wszystkim Niemiec, a Polska traktowana jest w Moskwie bardzo często lekceważąco i ta wizyta polskiego ministra spraw zagranicznych nie zmieni tego nastawienia. W tym samym czasie na Kremlu z prezydentem Władimirem Putinem spotkał się kanclerz Niemiec Olaf Scholz. Tematem rozmów było napięcie wokół Ukrainy
oraz rosyjsko-niemiecka współpraca energetyczna. Nord Stream 2 może scementować bezpieczeństwo energetyczne Europy i nie ma on zabarwienia politycznego. Władimir Putin podkreślił, że celem Rosji nie jest wywoływanie wojny w Europie i zadeklarował dalszą współpracę z NATO w sprawie gwarancji bezpieczeństwa. O dalszych negocjacjach mówił też kanclerz Niemiec. Dla mojego pokolenia wojna w Europie stała się nie do pomyślenia i musimy zapewnić, aby tak pozostało. Naszym najwyższym obowiązkiem i naszym zadaniem jest zapobieganie eskalacji wojskowej w Europie. Kwestia Ukrainy będzie też jednym z tematów szczytu Unii Europejskiej i Unii Afrykańskiej, który zaplanowano na czwartek i piątek w Brukseli. Polskę będzie reprezentował premier Mateusz Morawiecki. Dziś mija 8 lat obecności telewizji Trwam na cyfrowym multipleksie. Dokładnie 15 lutego 2014 roku katolicka stacja rozpoczęła nadawanie programu w systemie telewizji naziemnej. Wejście telewizji Trwam na cyfrowy multiplex było bardzo długo blokowane przez środowiska liberalno-lewicowe. Ówczesna Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie chciała wydać zgody na naziemne nadawanie dla katolickiej stacji. Wówczas zmobilizowały się miliony Polaków. W kraju i za granicą odbywały się liczne marsze wsparcia dla telewizji Trwam. Zebrano także miliony podpisów w obronie stacji. Pod wpływem tego nacisku społeczeństwa Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ostatecznie wydała zgodę. Dużo ponad 3 miliony, nie wiem, czy nie 4 miliony było podpisów samych. Podpisów właśnie do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z prośbą o przyznanie nam koncesji. Tak wizualnie to można powiedzieć, że karta przy karcie z podpisami, a na takiej karcie z 30 podpisów przynajmniej. Tych kart jedna przy drugiej, gdybyśmy ustawili, było 60 metrów. To pokazuje, jak w krótkim czasie rodzina Radia Maryja zmobilizowała się, ile zrobiła. To jest dzięki tym ludziom, oddanym ludziom, prawdziwym apostołom Pana Jezusa. Tego by nie było, gdyby nie łaska Boża. Powiedziałbym jedno. Pierwsze, łaska Boża, dar z nieba i współpraca ludzi z łaską Bożą. Podkreśla dyrektor i założyciel Radia Maryja i telewizji Trwam ojciec Tadeusz Rydzyk. Obecność telewizji Trwam na cyfrowym multipleksie ma ogromne znaczenie. W Polsce przeważają bowiem media liberalno-lewicowe będące własnością zagranicznego kapitału. Gdyby nie właśnie brak wszelkich mediów, to byłoby już po nas. Dlatego wspierajmy media katolickie i czysto polskie, nie mylić z polskojęzycznymi. O polskim duchu, tym najpiękniejszym polskim duchu, polskich bohaterów, polskich świętych, najszlachetniejszych ludzi. Telewizja Trwam rozpoczęła swoje nadawanie w symbolicznym dniu. 15 lutego to dzień odejścia do domu ojca błogosławionego księdza Michała Sopoćki. Tego dnia otrzymaliśmy szczególny dar, relikwie błogosławionego i świętej siostry Faustyny Kowalskiej, wielkich krzewicieli Bożego Miłosierdzia. To dzięki telewizji Trwam i Radiu Maryja to orędzie o Bożym Miłosierdziu może docierać na falach eteru i za pośrednictwem internetu do milionów ludzi na całym świecie. Inflacja znowu poszła w górę. W styczniu wskaźnik wyniósł 9,2% rok do roku. W styczniu inflacja wyniosła 9,2% rok do roku, podał Główny Urząd Statystyczny. W stosunku do tego, co niektórzy komentowali, co niektórzy zapowiadali, czyli ponad 10%, czasami nawet 11% inflacja, to jest informacja, która oczywiście jest lepsza od tych negatywnych scenariuszy. Widać już pierwsze efekty tarczy antyinflacyjnej. Powiedział rzecznik rządu Piotr Müller, ale wskaźnik i tak poszedł do góry. W porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 1,9%. W ujęciu rocznym do góry poszły przede wszystkim ceny paliwa o prawie 24%, nośników energii o ponad 18% i transportu o 17,5%. Niestety nie widać jakiegoś radykalnego spadku cen z prostej przyczyny. Inflacja egzogenna, czyli inflacja zależna od czynników zewnętrznych pozostających poza kontrolą polskiego rządu, jest na tyle wysoka, że do pewnego stopnia niweluje te efekty
tarczy inflacyjnej. Wskazuje ekonomista dr Grzegorz Piątkowski. W odpowiedzi na rosnące ceny rząd uruchomił dwie tarcze antyinflacyjne, dzięki którym obniżono podatki i akcyzę na paliwa, energię i żywność. Pierwsza zaczęła działać w styczniu, druga początkiem lutego. Dlatego liczymy, że ten drugi element tarczy antyinflacyjnej, który wszedł w lutym, 1 lutego, również przyniesie dalej idące efekty i że ten szczyt inflacyjny będzie niższy niż właśnie te prognozy, które były zapowiadane. Na dalsze efekty tarcz antyinflacyjnych trzeba poczekać do marca. Według danych GUS deficyt w obrotach towarowych handlu zagranicznego po grudniu wyniósł 600 milionów euro, co oznacza, że więcej produktów importowaliśmy do Polski niż eksportowaliśmy, choć różnica jest niewielka, zaznacza ekonomista dr Bartosz Michalski. To jest właśnie efekt tego, że globalne łańcuchy dostaw dotknęły przejściowe, miejmy nadzieję, zakłócenia, no i polscy przedsiębiorcy musieli się w tym jakoś odnaleźć. No i wyszli z tego całkiem obronną ręką. W porównaniu do ubiegłego roku import wzrósł o prawie 25%, a eksport o nieco ponad 19%. W czwartym kwartale 2021 roku produkt krajowy brutto wzrósł o 7,3% rok do roku. Dla porównania w trzecim kwartale zeszłego roku wzrost PKB wynosił 5,3%. Dane dotyczące wzrostu PKB na pewno cieszą. One pokazują, że polska gospodarka, w tym także polscy przedsiębiorcy albo przedsiębiorcy funkcjonujący w Polsce, a zorientowani proeksportowo, utrzymali swoje rynki. Dzięki temu także utrzymali swoje zatrudnienie i no, to pozwala z jakimś optymizmem patrzeć także w przyszłość. Szczegółowe dane o inflacji i PKB Główny Urząd Statystyczny poda 28 lutego. Nie milkną echa po wizycie marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego w Stanach Zjednoczonych. Wyjazd trzeciej osoby w państwie skrytykowali politycy Prawa i Sprawiedliwości, ale także sam lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk. Marszałek Senatu Tomasz Grodzki przed kilkoma dniami złożył wizytę w Miami na Florydzie, aby wziąć udział w polonijnym kongresie 60 milionów. To forum łączące Polaków z kraju i zagranicy. Tomasz Grodzki udał się do Stanów Zjednoczonych w delegację jako marszałek Senatu i nie zabrał ze sobą żadnego senatora z Prawa i Sprawiedliwości. Towarzyszyli mu natomiast wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka z PPS oraz trzej senatorowie Koalicji Obywatelskiej: Beata Małecka-Libera, Kazimierz Klejna i Robert Dołan. Pewnie zaproszenie do senatorów PiS-u pewnie też było w jakichś nieformalnych rozmowach, tylko no, senatorowie PiS-u no jakoś tak mało aktywnie pracują w Senacie. Tłumaczy poseł Koalicji Obywatelskiej Marcin Kierwiński. Marszałek Grodzki podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych rozmawiał z Polonią. Spotkanie szeroko relacjonowane było w mediach społecznościowych. Mieliśmy wrażenie, że jesteśmy w Ameryce z odcieniem polskim. Wiele dobrych rozmów o Polsce, o edukacji, o kulturze, o kultywowaniu polskości. Spotkania z Polonią to jedno z zadań marszałka Senatu, podkreśla poseł PSL Marek Sawicki. Od przywrócenia w wolnej Polsce Senatu, Senat jednym z głównych zadań swoich miał współpracę z Polonią. Polonią rozproszoną po całym świecie, w tym szczególnie z liczną Polonią w Stanach Zjednoczonych czy w Kanadzie. Podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych zabrakło jednak spotkań i rozmów o charakterze dyplomatycznym, zaznacza poseł PiS Marek Ast. W momencie, kiedy mamy duży konflikt za naszą wschodnią granicą, groźbę agresji Rosji na Ukrainę, miejsce marszałka Grodzkiego jest w Polsce. Według medialnych doniesień wyprawa marszałka Grodzkiego do USA nie spodobała się także Donaldowi Tuskowi. Przewodniczący Platformy Obywatelskiej, kiedy dowiedział się o wyjeździe, miał wpaść w furię. On wie, jak bardzo to negatywnie może oddziaływać na wizerunek partii. W czasie, w którym to kwestia możliwej wojny jest na agendzie, nagle najważniejszy człowiek, jeden z najważniejszych ludzi w państwie, wyjeżdża sobie na ferie zimowe. Mówił socjolog profesor Arkadiusz Jabłoński. Marszałek Tomasz Grodzki, organizując zagraniczne wyjazdy bez wcześniejszej konsultacji wewnątrzpartyjnej, próbuje budować swoją pozycję polityczną, zauważa politolog Mateusz Schmidt. Pan marszałek Grodzki chce pokazać pewną niezależność instytucji Senatu, pokazać swoją pozycję
jako marszałka Senatu, a także swoją wewnętrzną pozycję w partii. Krytyka wyjazdu marszałka Grodzkiego do Stanów Zjednoczonych pokazuje, że Senat nie ma ostatnio dobrej pasy. Wcześniej na jaw wyszła sprawa mobbingu w Senacie. Chodzi o jednego z pracowników Izby, który miał być traktowany niezgodnie z prawem przez wiceszefową CIS Annę Godzwon. W tle ciągnie się także sprawa tzw. afery kopertowej. Minęło już 330 dni, od kiedy prokuratura krajowa skierowała do Senatu pierwszy wniosek o uchylenie immunitetu marszałkowi Grodzkiemu. Śledczy chcą mu postawić zarzuty korupcyjne. Wiele jednak wskazuje na to, że Senat sprawą się nie zajmie. Powodem ma być błędnie sformułowany wniosek. Skoro prawnicy piszą wyraźnie do prokuratora, co należy w tym wniosku poprawić, a wniosek wraca prawie w takiej samej postaci, no to znaczy, że oni nie chcą, żeby ten wniosek był procedowany, tylko żeby on istniał medialnie, żeby pana stacja mogła na mnie szczuć, mnie oczerniać i... Mówił w styczniu marszałek Grodzki. Tymczasem szef Izby Wyższej Polskiego Parlamentu planuje kolejną delegację. Tym razem ma udać się do Dubaju. Cel wizyty jak na razie nie jest znany. Od marca będą w Polsce refundowane nowe terapie w leczeniu niezwykle rzadkich chorób. Nadzieję na poprawę stanu zdrowia otrzymają m.in. chorzy na mukowiscydozę. Rocznie nawet 1000 pacjentów chorych na mukowiscydozę będzie mogło skorzystać z nowoczesnej terapii. Pacjenci, co udowodniono w badaniach klinicznych, u nich poprawia się czynność płuc, poprawia się stan odżywienia, zmniejsza się częstość zaostrzeń choroby oskrzelowo-płucnej, poprawia się jakość i długość życia. Wyjaśnia dr Katarzyna Walicka-Serzysko z Centrum Leczenia Mukowiscydozy. Roczny koszt refundacji leczenia wyniesie 500 milionów złotych. Środki pochodzić będą z Funduszu Medycznego utworzonego z inicjatywy prezydenta Andrzeja Dudy, mówi wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski. Było to zakończenie negocjacji możliwe między innymi dzięki temu, że mamy środki zabezpieczone w Funduszu Medycznym, które będą finansowały tą technologię lekową. Do tej pory dorośli chorzy oraz rodzice dzieci zmagających się z mukowiscydozą sami zbierali środki na nowoczesny lek. Wiele rodzin, aby zapewnić leczenie bliskim, wyemigrowało z Polski, mówi Przemysław Marszałek, tata 10-letniej Julii chorej na mukowiscydozę. Ponownie wierzę to, że Polska opiekuje się swoimi obywatelami. Refundowana będzie również terapia dla pacjentów z dystrofią mięśniową Duchenna. Technologia od lat stosowana na świecie nie była do tej pory finansowana w Polsce. Jest istotna efektywność tego leku, wydłużająca o 5 lat czas normalnego funkcjonowania, chodzenia. Nadzieję na poprawę jakości życia otrzymają też zmagający się z niezwykle rzadką chorobą pierwotną hiperoksalurię typu pierwszego. To były informacje dnia. Z Panem Bogiem.